tutaj na linii startu. Start będzie taki honorowy. Truchcikiem przebiegniemy do punktu, którego będzie start ostry. Na trasie są sędziowie, którzy pokazują kierunki. Ja może tak powiem, jaki to jest kierunek. Z lasu będziemy wybiegać i wybiegamy tutaj na to jezioro. Biegniemy wzdłuż tego dużego jeziora. Jest sędzia, który nam wskaże kierunek na małe jezioro. Obiegamy małe jezioro. Też nam sędzia wskaże kierunek. Będziemy biec. Tu jest to, się nazywa stanica harcerska. Obiegamy stanicę harcerską, tak żeby się dostać z powrotem na groble. Obiegamy całe jezioro i będzie tutaj, w tym miejscu będzie pierwszy punkt. I po pierwszym punkcie my nie biegniemy prosto, tylko skręcamy w prawo i znowu w tym samym kierunku będziemy robić te pętle. Prawo. Także jeszcze raz powtarzam, mamy sześć okrążeń dla maratonu, 3 okrążenia dla półmaratonu. Ja nie wiem, jak tam wygląda biuro, ale jeżeli biuro już jest gotowe, no to za chwilę zrobimy start honorowy. Czekamy jeszcze na władze miasta. Biegnie ze mną tak, że mój wnuk ze mną biegnie też. Był taki jeden moment, że bieg w wózku był i też.
Proszę Panią, dlaczego Pani dzisiaj jest tutaj na trasie maratonu? No, przyszłam kibicować synowi, który biegnie dzisiaj 10. maraton. Ileż latek on sobie liczy lub zim? On sobie liczy prawie 40 latek. Syn. Syn, tak? Tak. I to jest jego 10. maraton. Jeden chyba z najtrudniejszych w Polsce, bo w najtrudniejszych warunkach się odbywa, po terenach leśnych, po takich trudniejszych drogach. Tam Państwo dojechali tutaj? Z Ostrowa jesteśmy. Niedaleko. Nie no, na miejscu. Proszę Panią, widzę tutaj taki Pan z boku stoi, co jakieś znajome osoby. To jest mój mąż. Ojciec tego syna, tak? Proszę Pana. Jak Pan sądzi, co go skłoniło do biegania? Trudno powiedzieć, on wykonał inne sporty, piłkę ręczną, pływanie. Skoczyła, bo że biega. Jeździł rowerem.
nawet gdzie? W Poznaniu. No to na temat biegania powinien sporo wiedzieć. A jakie pana zdanie jest o bieganiu? Mnie jest trudno raczej biegać, ale uprawiałem inne sporty. Pływanie. Pływanie. Proszę? Nie. W wodzie czy na czymś? W wodzie, wodzie. Dziękuję panu bardzo, a z kim rozmawiałem? Wołowicz moje nazwisko. Wołowicz Henryk, dziękuję bardzo. Zwycięzca półmaratonu w Ostrowie Wielkopolskim. Jak długo pan biega? No w tym roku będzie na jesień 25 lat. Jak czynnie uprawiam sport. Zaczynałem na bieżni i po prostu z wiekiem przeniosłem się na ulicę. No i cały czas zabawa, radość z biegania. Jakieś sukcesy? No za juniora głównie, mistrzostwo makroregionu centralnego. 17 miejsce bodajże w maratonie poznańskim. Dwukrotnie wygrałem Grand Prix Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. No to tak pokrótce może. Ten Poznań to w którym roku? 2001. Dla takich ludzi, którzy twierdzą, że ci co biegają, to mają nieporządnie w głowie. Co byś powiedział? Wręcz przeciwnie, według mnie każdy sport, każda aktywność, nieważne czy to jest bieganie, czy to rower, pomaga w codzienności, uczy systematyczności, pokonywania własnych słabości, także fenomenalna sprawa. A co sądzisz o dzisiejszej trasie i warunkach? No cóż, tutaj piaski, no ten w ogóle maraton, ta trasa to tutaj jest specyficzna, zmienna nawierzchnia, dzisiaj dodatkowo utrudnienie, padający deszcz, ciężko, naprawdę ciężko. Można powiedzieć, że to jest cross. Tak, dokładnie. Dzięki za wywiad. A z kim rozmawiałem? Rafał Czarnojańczyk, Ostrów Wielkopolski. Dziękuję. Numer 161. Już zaraz sprawdzam kto. Karkoszka Marcin-Matanowa. Marcin-Karkoszka. Zawodnik, który zakończył półmaraton na miejscu trzecim. Skąd pochodzisz? Z Masanowa. Gdzie to jest? 20 km od Ostrowa, mała miejscowość taka. Jaka dzisiaj była trasa? Jakie warunki? Oj, warunki, jak już powiedziałem, ciężkie były, ponieważ biegliśmy też duktem leśnym i nasiąkło, było błoto, także dało w kość, trasa dała w kość dzisiaj, tak. Pamięta twój wynik? Godzina 26. A twój numer? O, już 161. Jeszcze przypięty. Tak bywa. Co ci skłoniło do biegania? Zdrowie, szczęście, chęć sprawdzenia siebie. No, różne te tematy są. Do jakiego byś się zaliczył? Ja raczej zacząłem biegać może dla siebie, tak, żeby się sprawdzić. Po prostu rywalizacja, kondycja, też zdrowie. Także wszystkiego po troszku, trochę odreagować, stres. Także pomaga. W zawodzie jakimś pracujesz? Tak, ja jestem. Pracuję w Delphi. Produkujemy tam chłodnice. A więc rozumiem, nie jesteś umysłowym, a fizycznym. Skąd bierzesz czas na to bieganie? Bo wie pan, teraz jest ciężko, jak chodzę do pracy, ale jakoś znajduję szybko po pracy. Wychodzę na trening i później już tylko odpoczywam, tak? Jak chodziłem do szkoły, było troszkę więcej tego czasu, bo można było jednak w szkole się człowiek jak nie zmęczył, ale daję radę. Na czym polega twój trening? Ja trenuję 4 razy w tygodniu, tak? I różnie, no. Raz w tygodniu robię takie szybkie wybiegania, takie interwały szybkościowe, a pozostałe dni takie od 10 do 20 km takie biegi. Jakie uwielbiasz bieganie? Długodystansowe, szybkie bieganie, krótkie?
No, raczej te dłuższe biegi, tak półmaraton, to mi najbardziej odpowiada. A maraton? Maraton też biegam maratony 7 już mam zaliczonych, ale to już jest wysiłek, duży wysiłek jest maraton, ale lubię. Ultramaratonów jeszcze nie było, nie? To jest za duży dystans jak na mnie jeszcze. Dzięki, a z kim rozmawiałem? Marcin Karkoszka z Masanowa. Dziękuję. Dziękuję również. Tak teraz będzie coraz częściej, będą koledzy kończyli półmaraton, za chwilę... Teraz wrócić. Dziękuję panie bardzo. 79 kończy. Widzę, że to dzieci tak pomagają kończyć. Jakie wrażenie? Dobrze. Muszę dojść jeszcze do siebie. A trasa ciężka? No taki trzeba było mieć swój świat. Raczej była bardziej walka sama ze sobą. I z trasą niż z przeciwnikami, no jestem zadowolony, że udało się ukończyć czas też, nawet całkiem tak planowałem, lepszy. Dziękuję bardzo, tak jak kolega mówił. A dopytam się jeszcze, widzę, że towarzyszyły panu dwie osoby takie, kto to jest? To są mój synek Franek, moja córeczka Amelka i na wszystkich zawodach zawsze, to są najlepsi kibice i na wszystkich zawodach tutaj z tatą wspierają mnie dzielnie. Myślę, że dzięki temu czasy są lepsze. Dziękuję, z kim rozmawiałem? Marcin Grzegorowski. Brawo dla Darka! I wiem, że przymierza się do trochę jeszcze bardziej skomplikowanych imprez, tak zwanym multisporcie. Ale zaszalały! Zawodnik, który już ukończył półmaraton, jak dobrze stwierdziłem, jest pan nie tylko zawodnikiem, ale czynnym działaczem tutaj w miejscowym klubie. Zorganizowanie takiego maratonu, czy to są poważne problemy? Moje nazwisko Darek Bartkowiak, ja jestem wiceprezesem KS Maratonu i też biegaczem. Dziś biegłem półmaraton. To znaczy zorganizować imprezę biegową, czy jakąkolwiek sportową, no to jest nie lada problem. To znaczy, powiem tak, tutaj w tym ośrodku Piaski Szczygliczka mamy ułatwione zadanie, ponieważ nie musimy jakby ograniczać ruchu samochodowego, ponieważ tu jest ograniczony. Jedynie zabezpieczamy jakieś takie miejsca newralgiczne, zakręty, skręty, tam gdzie zawodnicy ewentualnie mogliby skrócić, brzydko powiem, oszukać. W każdym razie w jakichś takich specyficznych miejscach, gdzie są zakręty, skręty. Natomiast niewątpliwie sam bieg to nie wszystko. Trzeba, najpierw musi się zrodzić pomysł, czyli dystans. I wejdę panu słowo, multum zezwoleń, multum spraw organizacyjnych. Finał to jest dzień, w którym ten maraton się odbywa, bez względu na warunki atmosferyczne, które dzisiaj no niestety były nie za bardzo przychylne. A proszę pana, ilu w waszym towarzystwie jest takich biegaczy? W naszym klubie jest około 40-50 zawodników. Ta liczba się zmienia, ponieważ no jest rotacja. Pojawiają się nowi, młodsi, starsi, kończą karierę. Są takimi no, mniej aktywnymi członkami klubu. W każdym razie dziś odbywa się tutaj półmaraton i maraton jako główna impreza imienia Marka Jakowczyka. To jest nieżyjący niestety nasz kolega, który biegał w pierwszych dwóch edycjach. Proszę pana, obstawa, widzę, jest profesjonalna, jeżeli chodzi o pomiar czasu, wyznaczenie trasy, sędziowie, czy wolontariusze również są? Jak najbardziej. Współpracujemy z klubem sportowym Stal Ostrów, który kształci lekkoatletów między innymi i oni tutaj dzisiaj obsługują bufety z wodą i z owocami. Oprócz organizatorów są też i sponsorzy. Wymieniłby pan takich sponsorów, którzy pomagają wam? Tak, no przede wszystkim miasto Ostrów Wielkopolski jest głównym sponsorem. Dalej kilku drobnych sponsorów, jak między innymi właściciel marki Navigare. Jest to brand włoski odzieżowy.
No i kilku innych drobnych jeszcze sponsorów, których no nie sposób teraz wymieniać. Nie chce się pan pochwalić, a pan też chyba jest, nie? Też jestem sponsorem, jestem drobnym przedsiębiorcą i od samego początku istnienia klubu wspieram działaniami i sponsorsko. Nieodparte pytanie. Co by pan powiedział takiemu przeciwnikowi biegania? Aby spróbował. Choć trochę. Ja myślę, że każdy człowiek, który by spróbował, to zaakceptuje jakikolwiek wysiłek fizyczny, bo nie musimy biegać. Możemy jeździć na rowerze, możemy pływać. Zresztą dodam, że nasz klub nie tylko propaguje bieganie, ale również organizujemy duatlon, czyli taką dyscyplinę jak bieg połączony z rowerem i też startujemy w triatlonach. Ja w okresie od kwietnia do lipca przygotowuję się do triatlonów i startuję w tych imprezach. Dziękuję ślicznie. Z kim rozmawiałem? Dariusz Bartkowiak, KS Maraton Ostrów Wielkopolski. Przebojem jest wiele kasamatów, które pomagają sportowcom. Takie wykonanie ze czasu wiekowego. Pani ładniejsza, nie?
Jest pan już po półmaratonie, proszę pana. Wiekowo widzę, jest pan osobą niemłodą. Ileż to pan zim sobie zaliczył? 69. To już niedługo 70. W kwietniu przyszłego roku 70. Proszę pana, bieganie, a zdrówko, co pana skłoniło do tego biegania? Ze względu na wiek się pytam. Dlatego, że ja biegałem od dzieciństwa. Od dzieciństwa. Ja zaliczyłem kilkadziesiąt maratonów, 13 biegów 100-kilometrowych, ale nabawiłem się kontuzji i przez 3-4 lata to walczyłem z kontuzjami, ale doszedłem do siebie i od 2 lat tak trochę zaczynam trochę coś biegać. I odważyłem się pierwszy półmaraton. Po 10 latach biegania, bo krótsze biegałem, ale półmaraton, nie maraton. Mówimy o kontuzji. Jakiego to typu kontuzja i gdzie pan ją doznał? Kolana i zerwanie stawu skokowego, nie? W czasie biegania? Na treningu to mi się stało. Na treningu, a nie w czasie biegania? Nie, na treningu w lesie biegałem i noga uciekła i poszła torebka. Jednym słowem, słabo był pan przygotowany do tego treningu, tak? Nie, ja się przygotowałem, byłem po 100 kilometrach, a przygotowałem się do Grecji na Ateny, Saloniki, Salonika Ateny. I złapałem kontuzję i już nie mogłem wystartować. Proszę pana, jeżeli pan gada o takich rzeczach, Ateny, ultramaratony, setki, to już jakiś pan ma na temat ten doświadczenie tego biegania. Osoba, która mówi, że ludzie, którzy biegają, no mają, jak to mówią, pod daszkiem nie tak coś. Czy ona ma rację, czy nie? Nie ma racji. Jeżeli ktoś umiejętnie zacznie, bo się zdarzało, że maratony startowali zawodnicy bez przygotowania w maratonach, ale jeżeli ktoś umiejętnie trenuje te 3-4 razy w tygodniu po 10, 15 do 20 kilometrów, no to jest w stanie maraton zaliczyć każdy. Mówi pan, że po 10 latach odważył się pan dzisiaj zacząć biegać. Co się działo w międzyczasie? W ogóle pan nie biegał? Nie, truchtałem, chodziłem, ja bardzo dużo chodzę, bo mam taką, bo jestem na emeryturze 10 lat, ale pracuję jako listonosz. Na emeryturze i dlatego nie chodzę i się odważyłem, bo chłopacy, koledzy startują w maratonie. Ja mówię, no wystartuję, spróbuję, nie? Na co ja mogę liczyć w przyszłości, nie? No, ale zdrowie, no to przecież ono ulegało w międzyczasie przemianie, kondycja fizyczna i tak dalej. Jak pan to zniósł? Kręgosłup wytrzymuje, nogi wytrzymują? Trochę kolana, ale idzie to wytrzymać. No, listonosz powinien kolana mieć zdrowe, nie? Nieraz czwarte, piąte piętro. A jak serducho? Serducho bez. Teraz po wstawieniu 2 stentów, to ja całkowicie inaczej oddycham. Bo ja się męczyłem, nie? Co to jaśnie, bo ja nie rozumiem, co to jest? Ja miałem ściana przednia, była niedrożna 90%, jak mi pierwszy stent wstawiali i za miesiąc miałem drugi stent wstawiany, ściany tylnie. Nie znam się na medycynie, tylko tak jak nazwa była, nie? Ale nie jest to owoc biegania, nie? Jest to nabyta jakaś choroba genetyczna? U mnie nikt nie chorował na serce, nie? Może życie, stres i tak dalej. I to jest wynik tego. Tak, a nie... A bieganie można odreagować, jak to się mówi, stresy i ono służy zdrowiu chyba. Nie mam co robić, ja nie mogę usiedzieć w domu, nie? I dlatego podjąłem pracę jako listonosz. Dziękuję ślicznie, z kim rozmawiałem? Wojciech Raczak z Konina. Dziękuję. Dzięki śliczne, do widzenia. Ryszu Pochocki wygrywa maraton. 2 godziny 55 minut 28 sekund orientacyjny czas. Ryszard Pochocki, super maraton Kalisz, pochodzący ze Skalmierzyc. Kiedyś znany z tego, że był w reprezentacji Polski. Biegał do... warunki do biegania. Pierwszy zawodnik, który kończył maraton, można powiedzieć, krosowy. Jak na trasie? Trasa jest wspaniała, malownicza, widać jeziorko, wkoło jednego zalewu drugiego, naprawdę super. Bieganie, nie ukrywam, że jest trasa naprawdę ciężka, selektywna, ale wspaniała zabawa, najważniejsze, że pogoda dopisała,
przestało padać. Miejmy nadzieję, że wyjdzie słońce i będzie super. Proszę mi powiedzieć, od ilu lat pan już biega? Ile lat? O, ponad 40 lat biegam, ale te długie dystanse dopiero biegam ze 25, od 25 lat. A pierw biegałem 1500, 800 na bieżni i tak się bawimy, no. Czy jakiś życiówka jakaś jest? Życiówka w maratonie moim to jest 2 godziny 22 minuty, a tu z tego, że warunki są dosyć ciężkie, crossowe, no udało się nabiegać 2,55. Uważam, że to jest niezły wynik jak na taką trasę. Biegając na ulicy to w granicach 2,30 parę z takiego wytrenowania można pobiegać maraton jeszcze dobrze. Kąd pan pochodzi? Ja pochodzę... Okonek to jest koło Szczecinka, Koszalina z tamtych stron, ale od 30 lat przeprowadziłem się w te strony do Skalmierzyc i mieszka w Skalmierzycach obecnie i trenuję z kolegami i biegam tak samo w Skalmierzycach i reprezentuję supermaraton Kalisz. Ostatni maraton kiedy był? O, w zeszłym roku na Piaskach, tradycyjnie, odpuściłem sobie maratony, biegałem kiedyś w reprezentacji biegi po 100 km. Moja życiówka w biegu na 100 km 6,47. A teraz z tego względu dużo startuję na biegach 10-kilometrowych, półmaratonach. To tak z tego, że czuję tu taki prestiż, gościnność dobrą, biegam co roku tu maraton na Piaskach. Dziękuję bardzo. A z kim rozmawiałem? Ryszard Puchocki. Z Nowych Skalmierzyc. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Krzysztofczyna, drugi miejsce. Powiedział, że kolega Ryszard narzucił takie tempo, że nie było szans. Czyli mamy już pierwszego i drugiego zawodnika maratonu na mecz. Pytania, tak? Oczywiście. Proszę Pana, jest Pan drugim chyba zawodnikiem, który przekroczył linię mety dzisiejszego maratonu. Trasa dzisiaj ponoć krasowa, czy tak? Tak, dużo błota popadało jednak przed tym maratonem trochę. Dobrze, że w trakcie biegu nie padało, bo by było jeszcze bardziej tego tragicznie. A skąd taka kondycja się znalazła? Tak, staram się prowadzić treningi przygotowujące tak już typowo pod maraton, ale jeszcze nie jest to, co trzeba. Jeszcze muszę popracować. Jaka życiówka? 2,55-50. W tej imprezie. Z kim rozmawiałem i skąd pochodzisz? Z Krotoszyna, reprezentuję klub KS Krotosz, Krotoszyn, 30 km stąd mniej więcej. Trudna trasa. Imię chociaż. Krzysztof Maciejewski. Dziękuję bardzo. Proszę. Marcina, numer 24. Jeszcze ma jedno kółko, ale zdecydowanie na ten moment prowadzi 5 kobiet. Chwilą rozmawiałem z Jerzym Kruczałowiczem z Płocka. Kończył maraton i startował w kategorii. Panie Władku, jak było? Mówię, trasa ciężka, błoto,
droga szutrowa taka, po lesie wertepy, korzenie, także naprawdę wysiłek niesamowity. Tego co wiem, zajął pan piąte miejsce, tak? Dziękuję, no prawdopodobnie. No cieszę się z tego sukcesu, naprawdę. To jest dla mnie, chyba będzie to dla mnie prezent imieninowy. O, ale tak się domyślam, że w pana grupie wiekowej będziesz pan chyba pierwszy. Nie chcę tak głośno mówić, ale tak w duchu myślę. Jakieś ekscesy, zdarzenie? No raczej nie, no kryzysy są takie jak wszędzie na każdym maratonie, nie? Na 30 kilometrze, no ale później znowu jakaś energia w człowieka wstępuje i Pan Bóg daje siły. No. No, a teraz do kółka, za kierownicę i do Lubska. No, jeszcze trzeba poczekać, troszkę się wykąpać, odpocząć. No jeziorko jest niemałe, miejsca nie brakuje. Dobrze, może się wykąpię w jeziorku także. No wszystkiego dobrego, dziękuję za wywiad. Pozdrawiam wszystkich biegaczy i Lubsko pozdrawiam. No. Ja już przywykłem do tego. No, ale pan ochłonął. Panie zarządzie, to było wyłączone, że nie kontuzjonujemy na trasie. Trzeci wygrany? Pierwszy wygrany? Nie pierwszego miejsca w maratonie. Jak było na trasie? Trasa była ciężka, wymagająca. Deszcz, było to oczywiście, to utrudniało bieg, ale przyznam, że dobrze mi się biegło. Nie było tak zwanej ściany, nie było załamań. Bardzo fajnie się biegło. Proszę mi powiedzieć, który to dzisiaj maraton? Trzeci, dopiero trzeci w życiu. A wcześniej? A wcześniej było w Dębnie rok temu i w tym roku jeszcze Warszawa. Na kontuzję sportową. Rok czasu temu w Dębnie było tam wiecznie, jak pamiętam, nie? Trochę wiało za terenem. Czy się mylę? Czy to w tym roku? Dębno miałam w tamtym roku, a trasa no też ciężko mi się biegło, tylko w Dębnie to był mój pierwszy maraton. To był trzeci, więc kwestia, miałam założenie dobiec w 4 godziny. Mam tradycyjne pytanie, co by pani powiedziała takiemu panu czy pani, która powiedziała, że ci co biegają mają nierówno gdzieś tam? Nie wiem, sama się zastanawiam dlaczego biegam i czy faktycznie mam równo czy nierówno. Ale cieszę się z tego, że biegam i dla mnie to sprawia mi to radość, dlatego biegam. Zdrowie się poprawiło, nie? Oszczędności w budżecie domowym są coraz większe, bo nie trzeba wydawać pieniążki na lekarstwa, bo one chyba znikły, nie? Lekarstwa znikły, ale pojawiły się buty, odzież sportowa, która zastąpiła to. Ale no plus jest to, że nie trzeba wydawać na leki odchudzające, bo tu jest plus. No nie tylko leki, ale różne inne leki. Proszę panią, sprzęt do biegania, z tego co wiem, jest bardzo trudny do zdobycia, bo niestety jest to kosztowny sprzęt wyczynowy. Jak sobie pani z tym tematem radzi? Są sponsorzy, czy indywidualnie pani sobie daje radę? Indywidualnie, no najważniejsze są buty oczywiście, no, które staram się co jakiś czas kupować i wymieniać. No ale staram się jakoś tak z własnego budżetu wygospodarować na ten cel. To jest hobby, to jest pasja, więc zawsze znajdą się środki na ten cel, żeby kupić. A jak na to rodzina toleruje to wszystko? No tak dziwi się i czasami zastanawia się, co ja w tym widzę, ale toleruje. Podziwia z jednej strony, a z drugiej strony no zastanawia się po prostu, co ja w tym widzę. Dziękuję bardzo. Ale z kim rozmawiałem i skąd? Edyta Marciniak, Supermaraton Kalisz i KMP Kalisz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po obiedzie, po posiłku, po maratonie, co jeszcze przed tobą? No przede mną jeszcze cały dzień w dobrej atmosferze. No, maraton ukończony, zabawa fajna, polecam. Co to jest maraton?
dystans maratoński 42 km. I? 195 metrów. Zgadza się. Od ilu lat już biegasz? Biegam 4. rok, dzisiaj to był 10. mój maraton. Wiele innych biegów. Także ku radości. Moment, jeszcze się przestroję. Za ciemno mi wychodzi. Jakieś wrażenia tam z tej trasy dzisiaj były na gorąco? Trasa fajna. Ja tutaj mieszkam w Ostrowie, także tę trasę znam, aczkolwiek dzisiejsze warunki pogodowe i sam profil trasy no, jest takim wymagającym maratonem. Ale ogólnie dobrze. No. I na nowo odkryłeś ten teren, nie? I na nowo odkryłem ten teren, tak jest. Kiedyś nie był on taki jak dzisiaj. Nie, mniej zarośnięty. Co na przyszłość? W najbliższym okresie urlop. Więc wypoczynek z rodziną. Nie pytam się o osobiste sprawy, ale o bieganiu. Coś tam znajdziemy na tej stronie maratony.pl, gdzieś tam się zapiszemy. Ze spokojem traktuję to czysto rekreacyjnie, zabawowo, bez żadnego spinania, także spokojnie, pomału. Czy bieganie takich długich dystansów to jest tak, jak sobie to wyobrażałeś? Czy to się w międzyczasie zmieniły twoje poglądy na to? Tak sobie wyobrażałem. To jest taki dla mnie najfajniejszy dystans 42 km, bo 10 km to można przebiec siłą rozpędu. O, bohater, bohater, już 10 km. Ale na początku te 10 km to co? Nigdy mi nie sprawiały trudności, ponieważ całe życie jestem jakby związany z jakimś tam sportem. I ten sport zawsze mi towarzyszy w życiu, ale maraton to jest taki dla mnie najfajniejszy i najlepiej się po nim czuję, najbardziej wymagający, najbardziej męczący. Ale największe zadowolenie na mecie. Dziękuję za wywiad. Z kim rozmawiałem? Mariusz Wołowicz, KS Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski. Dzięki. Dziękuję. Regeneracja po maratonie, po takim dzisiejszym krosowym maratonie jest skazana, tak? Co dzisiaj konsumujemy? No, makaron. Chyba z sosem tutaj i z mięskiem, także można sobie się lekko zregenerować. Jednym słowem są to posiłki dla biegaczy, tak? No takie typowe właśnie, makaron, trochę mięsa, jakiś sos pomidorowy, także można. Wracając do maratonów, praktycznie to chyba był cross dzisiaj. Pogoda, teren, nawierzchnia, jak się biegało? To znaczy tutaj zawsze jest troszeczkę ciężej, bo no, teren, tak jak już pan wspomniał, jest crossowy, droga jest taka, dzisiaj było trochę błota, w poprzednich latach bywa, że piach tutaj wieje po oczach, ale no dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, to było naprawdę bardzo fajnie. Pogoda była idealna dla biegaczy, na początku troszeczkę padało, ale później było naprawdę pięknie. No teren widzę tutaj do biegania, to jest taki wspaniały, jeziorko, trasa. Jeziorka były po drodze. Po drodze były, bo to większe i jeszcze takie mniejsze, żeśmy okrążali. Także dwa jeziorka, żeśmy taką ósomeczkę robili wokół tych jeziorek. Dzisiaj pan przebiegł 7 okrążeń. Okrążenie mogło mieć ile? 6 okrążeń, około 7 kilometrów jedno okrążenie miało. Troszeczkę. To ta pomyłka, że nie znalazłem pana na mecie, bo ja myślałem, że jest 7, a jest to 6. Dlatego się spóźniłem, no za to przepraszam. A jaki czas dzisiaj? Troszkę. Znaczy, dokładnie to musiałbym na zegarek spojrzeć, ale około 3.54. To też dobrze. Z tego co wiem, pan Władysław dzisiaj chyba stanie na pudle, bo szczęście mu się cały czas... Z tego co wiem, to nawet na najwyższym stopniu tego pudła, jeżeli chodzi o kategorię wiekową. Szczęście mu dopisuje, nie? No jest, po prostu pracowity. A do tego jeszcze zrzucił z 12 kilo i wiatr go niesie. Ile? No, przy moim wzroście waży mniej więcej 16 kilo mniej, to nie wiem ile on już teraz waży. Jednak każdy kilogram w takim bieganiu ma jakieś znaczenie, tak? No niestety tak, to się przekłada bezpośrednio. Ja jestem biegany, tak? Tak, no przekłada to się na wynik. Im mniej kilogramów się niesie, tym jest po prostu lżej, nie? Nie będę przeszkadzał, bo jedzonko ostygnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zacznego. Dzięki. Pan Wiwerzer
biegałam. Gdzie tam? Pani biegała? Nie widzi pan? Oczywiście. Akurat kurką. Ała, przepraszam bardzo. No nie całe, ale połowę. Jeszcze raz wracam do państwa. Państwo biegliście razem półmaraton, maraton? Tata biegł maraton, a ja półmaraton. Ale osobno biegliśmy, w zupełnie innym tempie. A dlaczego? Dlaczego? Bo ja nie nadążałam z taty tempem. Jest zbyt szybkie jak na mnie. Tato, kto kogo namówił do biegania? W maratonie tutaj. Kto kogo namówił do biegania? Tak, no troszeczkę. Jeszcze raz w tym roku byłem. Bo tak to w ogóle... Takich zawodów nie startowałem tym dniem, a tak to w ogóle na maraton tutaj wystartowałem w maratonie i tak w sumie bardzo ładnie poleciałem. No. Mieszkacie tutaj na tym terenie, czy przyjechaliście, jeżeli tak, to skąd? My jesteśmy tutaj koło Ostrowa. Mieszkamy pod Ostrowem Wielkopolskim. Tutaj Michałków lotnisko tutaj gdzie jest. Nie znam terenu. Co was skłoniło do biegania? Zazdrość, zdrowie, sport, no co, wyczyn jakiś? To jest tak, że tata biegał od zawsze, a ja niedawno dopiero się wkręciłam w to bieganie, no i tak poszło. Od zawsze tata biega, ile lat? Tak, ja ile też. Lat biegasz? Pan się pyta, ile lat biegasz? O, wie pan co, ja już biegam od 81 roku. Jak papież przyjechał do Polski, zacząłem biegać, już tyle lat. Ja już biegałem kiedyś 24 godziny, ile setek maratonów ma, no. To ile para ma dzisiaj zaliczonych maratonów? Ja już, wie pan co, ja nie wiem, ja nie liczyłem ile ja przez te lata mam maratonów. Dużo. Bo ja już naprawdę, ja biegłem 24 godziny, to ja zrobiłem 180 kilometrów. No to ładnie. No. I kiedy na Mistrzostwa Polski zrobiłem 2:36. W maratonie. To było w Dębnie na Mistrzostwa Polski w maratonie. To ja taki zrobiłem. Który to rok był? To było w granicach, no, około 10 lat temu mogło być. No to w tamtych czasach można było zrobić, bo nie było tylu biegających i tak to wyglądało. Jeżeli pan zaczął tak wcześnie biegać, z jakiego powodu pan zaczął biegać? Biegam rekreacyjnie. Rekreacyjnie, żadnego, tam na swoją odpowiedzialność. Jak mam czas, to sobie idę pobiegać. A co rodzina na to? Rodzina wspiera i również biega. No. Także staramy się gonić tatę, ile możemy. A córka w ogóle nie biega, tylko to troszeczkę polubiła. To... Od tamtego roku wkręciłam się w bieganie i teraz uczestniczę w różnych imprezach biegowych. W niedzielę brałam udział w Color Run w Poznaniu, a dzisiaj tutaj pierwszy mój półmaraton w Ostrowie. Moje gratulacje. A z kim rozmawiałem? Z Arletą Lorenz i Alojsy. Ja też. Alojsy. Dziękuję i powodzenia. Dziękujemy. Na odpowiednim stanowisku. Proszę pana, usługa, którą wykonujecie dla biegaczy, zwie się... Grawerowanie medali. Na czym to polega? Polega to na wygrawerowaniu na medalu laserowo imienia, nazwiska i zdobytego czasu techniką laserową. Taki medal staje się bardziej atrakcyjny, bo wtedy widać, kiedy to było i co to się odbyło. A technicznie jest to trudne? Technicznie nie jest może trudne. Wystarczy taki sprzęt do grawerowania i można to wygrawerować. Każdy jest zadowolony, bo każdy uczestnik ma spersonalizowany medal od siebie. Tak się domyślam, że tylko nie medale, ale coś więcej robicie, tak? Tak, grawerujemy generalnie na każdym materiale. W firmie mamy jeszcze inne lasery do grawerowania i cięcia laserowego. A jeżeli ktoś dzisiaj dostanie puchar, może do was się zgłosić z tym pucharem? Oczywiście, można się zgłosić z pucharem, możemy na pucharze też wygrawerować. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Panie dyrektorze, ile osób wystartowało? 178 osób na dwóch dystansach. Z jakich terenów? No właściwie to tak Wielkopolska, w tym momencie Dolnośląsk, Dolny Śląsk. Klubu to jest wywiadu dla wschodnio-południowo-zachodnia taka część Polski.
Czy Afrykanie byli? Nie było. A obcokrajowcy? A oni do tego nie przyjeżdżają. Był tutaj Czech, który z nami biega od iluś tam lat, od początku z nami biega, to on na pewno był. Oni nie przyjeżdżają, bo tu nie ma dużych pieniędzy, dlatego. Jednym słowem, są tylko nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców. Bo naszą ideą, naszym tym jest popularyzacja biegania jako taka forma najzdrowsza i chcemy zarazić ludzi, którzy nie przyjeżdżają dla nagród, tylko żeby przyjechali się tu bawić z nami i też tak. A tak prywatnie, ile pan już lat sobie tak biega? No około 30 lat sobie biegam. Oprócz tego uprawiam triatlony. Już pan tu słyszał, że jestem mistrzem Polski w triatlonie. Przypominam, ale w kategorii swojej wiekowej. No i bawię się tym. Zauważyłem, że wszystkie maratony w tej chwili takie na luzie, rekreacyjne są organizowane przez byłych biegaczy lub jeszcze czynnych biegaczy. Jakie jest pana zdanie na ten temat? To znaczy wszyscy, którzy tutaj organizują, to biegają. Nie ma tutaj nikogo, który nie biega, bo myśmy klub założyli dlatego, żeby ludzi pobudzić, żeby ludzi zachęcić do biegania i dlatego ta idea jest taka, że ci ludzie, którzy uprawiają to, przekazują swoją wiadomość, swoją tym poprzez organizację takich biegów innym, którzy zaczynają to robić. Dziękuję. Szczęśnie, z kim rozmawiałem? Witold Oliniczak, Ostrów Wielkopolski. Mam 66 lat i super zdrowy i biegam, bawię się i bardzo się życia cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witamy ostatniego uczestnika. Numer 62. Brawo. Brawo. Pani wiceprezydent miasta wręczy. Wszyscy na pana czekali. Gratuluję. Jak się biegło? Sorry, I'm French, so if someone speak English. Kolega z Francji, tak? Yes, French. French, yes. Tak, Francji, kolega z Francji, gratuluję. Ukończenia biegu. Pokaż, jak się kibicuje. Tak. Tutaj do nas przyjechał, żeby zakończyć ten piękny bieg maratoński na trudnej trasie selektywnej, ale zadowolony, mówi, że jest zadowolony. Pani prezydent Ewa Matecka wręczy puchar za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet. Kobiet maraton Edyta Marciniak z czasem. 3 godziny, 39 minut, 31 sekund. Miejsce drugie. Iwona Koźba, Turek. 4 godziny, 21:59. Powtarzam. Iwona Koźba, miejscowość Turek. Miejsce trzecie. Motylska Aleksa, drużyna Szpiku Mogilno. 4 godziny, 46:30. I minuta dla fotoreporterów. Dziękuję bardzo. Teraz klasyfikacja generalna maraton mężczyźni. Miejsce pierwsze Ryszard Pochocki, supermaraton Kalisz. Miejsce drugie Krzysiu Maciejewski, Krotoszyn. Brawo. I trzecie miejsce Tomasz Kupczyk, supermaraton Kalisz. Drugie miejsce. Powtarzam, Ryszard Pochocki, pierwsze miejsce z czasem 2 godziny 55 minut 25 sekund. Drugie miejsce Krzysztof Maciejewski z Krotoszyna, 2 godziny 58:57. Trzecie miejsce Tomasz Kupczyk, supermaraton Kalisz, 3 godziny 15 minut 13 sekund. I fotografię prosimy. Yeah.
Wileńczyk Władysław Lubsko. Drugie miejsce. Pilarski Edmund Aktywni Konin. Trzecie miejsce. Szewczyk Marek Poznań. Gratulujemy. Przyjaciel naszych biegów. A teraz fotka z panią prezydent. Ile biegałeś, ile przebiegłeś maratonu? 200? Przyjaciel maratonu, a zwłaszcza klubu KS Maraton Ostrów Wielkopolski. Brawo! Dziękujemy panie Stanisławie. Jedziemy kategorię. Klubu. Pierwsze miejsce. Ja tu jako przyjaciel lub pierwszy uczestnik klubu maratonu. Pierwsza dziesiątka facetów. Klasyfikacja wewnętrzna klubowa. Pierwsze miejsce.